mówiłam Wam ostatnio, że są kwiatki. Proszę, jest jeden, jest i drugi. A zobaczcie, jakie już ma pąki kamelia. Trzeba ją przyciąć. Bo nic już nie przycinaj. Ale ładnie przycięłem. Zobacz, ładnie przycięliście. Razem z mamą moją, byłam bardzo zła, ale się ładnie rozrosła, patrzcie. I wszystko jest, zobacz, do góry wszystko idzie, a przed tym szło. Na ziemi wszystko leżało. No tą trzeba będzie obciąć na pewno. Nie, niech sobie leży. Oj, a co tu się tak powiększyło? Wow. Już się nie mogę doczekać, naprawdę. Nasza choinka sprzed domu. Niestety stała pod dachem i jej nie podlewałam, ale żyje, zaczyna, wiecie, co robi? Odżywa? Tak. Sleep while things run dry, I'm empty. Co, Luniuniu? Luniuniu? Zastanawia, będą widzieć czy nie widzą? Nie będą widzieć. Co? To z woreczkiem się zastanawia, stoi, czy będą widzieć, czy podnoszę, czy nie podnosi, czy nie podnosi. Dzień dobry w niedzielę, moi drodzy. Zobaczcie, jaka... Chciałabym powiedzieć piękna niedziela, ale no nie. Ale zobaczcie, tutaj patrząc jest przepiękna, widzisz? Ale jakoś nie było słońca, nie? Co? Jak ptaszki kwilą. No słuchajcie ptaszków. A co ty masz taki brudny? Swój. A co ty takie brudne masz? Ty niedobry, brudasie ty. No patrzcie, patrzcie. Ale tak jak mówię, idzie do nas ponoć East from the... Beast from the East. Bestia ze wschodu, także zobaczymy, co tu się stanie. No ale to już są prawdziwe, najprawdziwsze pączki. Jaka radość, jaka radość. Zaraz tu wszędzie będzie pięknie i zielono. Teraz... Ranek mi przyniósł pączki, całuje rączki. Piosenka kiedyś była. Mieliśmy jechać do tego parku ze Stawikiem, do Chasewater, ale Radio stwierdził, że... No i w sumie ma rację, że skoro Luna się tak bardzo gubi sierść, no to przejdziemy się tutaj do naszego dużego parku, żeby nie śmiecić auta. No a po parku pójdziemy sobie do naszego lokalsa na jednego drineczka. Jesteśmy bardzo głodni. Dlatego powiedziałam do Radka, może lepiej zjeść, żeby czasem nic nie zamawiać tam do jedzenia. Powinno być ok. Chociaż już która jest? 14.30. 14.30. No ale trudno, ale śmierdzi lisem. Ale daj licami. Ja mam nos jak pies, nie wiem czy wiecie. Ja mam bardzo, bardzo wyczulony węch, na maksa mam wyczulony węch i czuję zapachy i smrody takie, których nikt nie czuje. Nie wiem, czy Wam mówiłam kiedyś, jak pracowałam z moim bratem tutaj w Anglii. On się zajmował remontami i takimi innymi rzeczami. To ja wyczułam gaz, jak śmierdziało gazem. I Jacek wezwał tam kogoś od gazu i gościu się bardzo dziwił, jak my wyczuliśmy, bo to jest naprawdę na bardzo niskiej, niskiej granicy. A to ja. Z moim nosem jak pies. Wyczułam. Dzisiaj oglądaliśmy z Radosławem program na temat pierzyn z pierza kaczego. I powiem Wam, że byliśmy w szoku, jak to robią. Gdzie to? W Norwegii, tak? W Norwegii. Także chodzą do gniazda, mają na to tylko 6 tygodni w roku, bo tylko wtedy niosą się kaczki. Chodzą do gniazda kaczek. Kaczki swoje gniazdo wysyłają swoimi straconymi piórkami, swoim straconym pierzem. Wyrywają normalnie kaczki, żeby... Jajka ucieknąć. No tak, no to właśnie to powiedziałam. No to nie straconym, tylko wyrwanym. No to straconym, wyrwanym, czy tam nie wyrwanym, straconym swoim pierzem. I wtedy taka rodzinka jest, która się tym zajmuje, bardzo wieje, nie wiem czy coś będzie słychać. Chodzi i podbiera to pierze, jak jeszcze są jajka, ale podmienia to pierze i zamiast pierza daje sianko. Niby kaczki nie zauważają, no prawdopodobnie nie zauważają, skoro latami już to robią, nie? A kaczki się normalnie lgną. I wyobraźcie sobie, właśnie tak chodzą, podbierają, podbierają i na jedną kołdrę potrzebują 800 gramów puchu. I dosyć długo im to zajmuje, ale uwaga! Taka kołdra, zgadnijcie ile kosztuje. Zgadnijcie. W funtach. 3, 2, 1. 10 tysięcy funtów. 10 tysięcy funtów za kołdrę, ale każda jest tak sprawdzana, każda jest monitorowana przez jakiegoś tam pana inspektora. Wszystko oczywiście jest ręcznie robione, ręcznie czyszczone. W szoku byłam, nigdy nie myślałam, że to w ten sposób, wiesz, dużo lepiej w ten sposób niż jak co? Wyrywają. Ja bym miał wyrwać, wydać 10 tysięcy funtów na kołdrę. Drapnąłem się wczoraj paznokciem, jak się myłem, czujesz? Miałbym wydać 10 tysięcy funtów na kołdrę,
Wiesz, co bym zrobił? Ustawił sobie ogrzewanie na maksa i przez 10 lat bym spał nago. Ale to nie o to chodzi. Ta. No ale wiesz, no. Teraz to nie przez 10 lat, Radek, teraz to ogrzewanie to... Właśnie musimy zrobić ogrzewanie, jak przyjedziemy. Znaczy spisać liczniki znowu. No, jeszcze nie krzyczeli, więc... Ale lepiej spisać liczniki, także... Także tak, taka ciekawostka. Ale w szoku byłam, że właśnie podbierają. Myśleliśmy na początku, że podbierają dopiero ten puch, jak już kaczki się wylęgną. Ale nie. Po prostu podmieniają ten puch i dają zamiast puchu sianeczko. No to Radek miał taki pomysł. Ja bym miała... Oj, jakaś muszka. Ja bym miała jeszcze inny pomysł. Ja bym po prostu wyjechała gdzieś do ciepłego kraju i spędziła tam 10 tysięcy funtów. O. Zobaczcie, jakie mamy dziwne ptaki. No dobrze, Radosław mówi, patrzcie, jakie dziwne ptaszki na drzewkach. Cicia! Ciciusiu! Gdzie ty jesteś? O, Kiciusiu! Jaki ty śliczny jesteś. Chciałabym kota, powiem wam szczerze. U mamy mamy kota, mama moja kota i tak lubię ją, Olkę. Się zrobiła taka fajna, tak się lubi miziać i głaskać. Na kolana nie przyjdzie. Ale lubi być bardzo głaskana. Z kolei ten osobnik, jak słyszy o kocie, to dostaje szewskiej... Nie, pasji szewskiej, jak to się mówi? Jak słyszysz o kocie, to co dostajesz? Szewskiej pasji, jak to się mówi? Nie, jak to się mówiło? Ta, co mnie wiesz. Ale my mieliśmy kotka Azorka i bardzo go kochał. I kotek Azorek miał przepuklinę i Radosław codziennie mu masował, wmasowywał ją do brzuszka. Bo pan weterynarz powiedział, że no nie zoperuje się tego. I co robiłeś? Codziennie. Ja nie pamiętam, żebym miał kota. To był... Azorka nie pamiętasz, który był jak piesek? Jak ten kot się nazywał? Azor. Bo był psem. No, no. Zachowywał się jak pies. Ale jeszcze wam powiem, co Radosław kiedyś zrobił. Przyjechał, przyjął chleb w sklepie, zamknął sklep i pojechał na ile godzin? Z drabiną? O Jezu, jaki mróz był, bo... Ja wiem, bo... na drzewie, kurde, gdzieś... Bo uciekł. Azor wlazł na takie bardzo wysokie drzewo i Radek słyszał. Ty słyszałeś? Nie, ty zobaczyłeś jego, tak? Ja jechałem do pracy i tak patrzę, kurde, kot jakiś siedzi na drzewie i pojechałem. Patrzę, kurde, w sklepie Azora nie ma. Myślę, ja pierdzielę, co za głupek. I pojechałem go ściągać. I ściągał kota. Z chłopakami chyba, tak? Nie pamiętam. I ściągał Azorka kotka. Tak, minut 20 było, nie wiem, czy marzł do tego drzewa, czy co? Uciekł przed czymś, na pewno się czegoś bał. Kochany, ale Lunko, ty jesteś bardziej kochana, chociaż już też byłaś w domku. Mało co z tego pamiętam, powiem ci. A? Wiesz, ja miałem wykluczenie z pamięci zupełne w tym rejonie czasowym. A, nie. Nie tak źle. Taka kuleczka, przepiękne drzewo, także pan zakochany w swoim kocie pojechał po niego. Długo go nie miałam, co prawda, bo na Dzień Kobiet został przejechany. Dobra. Czekajcie, Radzie musi uciec, bo pieski są. A Lunka jest niestety niesocjalizowana. Brali się w błoto, w jasnych i białych butach. Nie ma to, jak przemyśleć swoją decyzję, ale wiecie dlaczego? Bo, już wam mówię dlaczego. Ogólnie to mieliśmy iść tak jak zawsze zwykłym takim parkiem z alejką, ale był tam dzieciak. Ten dzieciak może miał ile lat? 5? Ja nie wiem, nie znam się za bardzo na wieku, bo nie mam dzieci, także nie mogę powiedzieć, ale taki do uda chodzący i mówiący. I to dziecko miało na smyczy Boryska takiego, bardziej pitbullowaty niż stafikowaty pies. I nie mógł tego psa utrzymać, w ogóle ten pies jego przewrócił, później gdzieś się mu uciekł i wiecie, jeśli by się okazało, że ten pies był taki jak Borys, który nie akceptował innych psów, no to by się na Lunę rzucił. A niby to dziecko jego nie utrzymało, a ojciec, walnięty w łeb, zostawił dziecko i jeździł sobie quadem. Powiedzcie mi, gdzie... A, nie będę się wypowiadała. Ale naprawdę niektórzy... A, dobra, tak jak powiedziałam, nie wypowiadam się. O. Cześć, Boże, moje białe oczko. Cześć. See, I'm blinded by this concrete, and I should call you, see what you've been up to. Czekamy z Luneczką na Radosława. No z Luneczką! Pod Sainsbury's, bo będziemy robili chicken burzons, także poszedł kupić pieś z kurczaka. A patrzcie, jakiego mam mądrego psa. Tutaj leży jajko, niespodzianka. Powąchała, widzicie? Powąchała, ale popatrzyła na mnie, powiedziała mnie, nie wolno i zostawiła. Taka mądra sunia. Zawsze żeśmy uczyli z Radosławem i Lunę i Borysława, że... Borysa, że nie wolno. Także nawet jak coś czasem mi chwyci, jak nie przyuważę, tylko powiem Luna, od razu wypluwa. Lunia, a zaraz przyjdzie pan, no.
Zaraz przyjdzie moje sterowinko. Ale ja ją kocham. Przecież to nie jest najsłodszy widok na świecie. Patrzcie, jak zagląda, kiedy Ladzie wyjdzie. No po prostu, no patrzcie. No, no kochaj, wychodzą panie i zagląda. Przekrzywia się. Mój słodziak. To też nie pan. Zaraz zobaczymy, czy poznasz pana. Oddaliłam troszkę. Zobaczymy reakcję. Żeby Radzie widział. Radzie zawsze mówi, ja nie widziałam, jak się cieszy. Także teraz zobaczę, jak się bardzo cieszy. O, jaka słodycz. Musiałyśmy zmienić pozycję, ale patrzcie, dalej siedzi i dalej czeka. Pies to jednak wierne zwierzę, co? Najwierniejsze. Gdzie ten twój pan? Idzie jakiś pan? Idzie Radek, widzi? Jest! Jest pan! Wyszedł twój pan! Hej dziadu! Radek, jak widzicie, tutaj kroi pierś z kurczaka, znaczy wybiera błonki, a ja będę robiła takie chicken gurzons i bym wam na szybko chciała pokazać, jak będę je robiła. Oczywiście maczymy w mące, później w jajku, jajko z solą i z pieprzem i później w panko, ale w panko, żeby te gurzony miały taki fajny, złocisty kolor, dodałam też papryki i dodałam też oliwę z oliwą i musicie tak porządnie wymieszać, żeby one po prostu się zrobiły takie złociste. No i później stąd wszystko leci na blaszkę i do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni na jakieś 15-20 minut i powinno być pycha. Tak to wygląda teraz, no dużo za dużo tego kurczaka. Jeszcze tutaj zostało, ale to już dokończę jutro. No dobra, lecimy do piekarnika. Kuchenka daje znać, że już, a tu jeszcze Radzie robi surówkę spora i z marchewki i jabłka, także trzeba ją tylko wymieszać. I będzie pyszny obiadek! No, rewelacja, rewelacja. Sprawdzałeś, tak? Piersi, wszystko ok. Przetrzymam troszkę dłużej. No to sprawdź, bo my się bardzo boimy kurczaka. Ideolo!